Proszę Państwa, oto niedźwiedź. Choć wielu z Was powiedziałoby, że miś, ale miś jest pluszowy i to właśnie on, a nie niedźwiedź, ma dziś swoje święto. Poszukiwanie jubilatów zaczęliśmy w zoo. Tam jednak szybko wyprowadzono nas z błędu. W zoo misia nie znajdziecie. Są tylko groźne niedźwiedzie. Jak wiadomo, kto szuka, ten znajdzie, tak więc i my ruszyliśmy dalej. W gąszczu zabawek odnaleźliśmy je. Pluszowe misie, które są z natury łagodne i nie tylko. Zawsze się kojarzy z czymś dobrym, fajnym i z dzieciństwem. No i to jest najfajniejsza zabawka moim zdaniem. Miła w dotyku i ma przyjemny, ciepły, brązowy kolor i jest misiem. Z czym Pani kojarzy się pluszowy miś? Nie wiem, z dzieciństwem. A co jest takiego fajnego w przytulaniu misia, który nic nie robi na przykład? Jest mięciutki. Jest mięciutki i to wystarczy. Puchaty. No i jak ja go przytulę i teraz staje się lepszym człowiekiem dzięki temu? Może. Jest mi cieplej, na pewno mi jest. Na pewno tak. Niektórzy dostawali je wcześniej, inni trochę później. Ale dla wszystkich, pluszowy miś to prawdziwy kompan. I choć często już zagubiony, to jednak budzący uśmiech na twarzy. Mam w domu dużego misia. Duży miś. Duży miś. Taki, jaki gabaryt. O, to duży. I kiedy go pani dostała? Pierwszego? Na 18 urodziny. Wtedy dopiero pierwszego misia? Dopiero. A dlaczego tak? Wcześniej może też był miś, ale już go nie mam do tej pory, tak? Ja też swojego nie mam, pies mi go zjadł. Szalik mi nawet po nim nie został. Możliwe, że po moim też. Miałem kiedyś takiego brązowego, wygryzionego. Wygryzionego? Nie wiem, gdzie jest. Znak czasu go nadgryzł. A co z tymi, których dzieciństwo nie było usłane misiami? W tym szczególnym dniu znaleźliśmy na to sposób. Czy to wciąż jest miś? Czy to mieści się w kategoriach pluszowego misia? Pani pierwszy pluszowy miś. Ma go pani jeszcze, pamięta? A ja miałam kocyk. Kocyk? Pluszowy? Tak. Z misiami, na pewno. Z ciuchciami. Pani miała smutne dzieciństwo, pani miała misia. To proszę, niech pani go przytuli. Tak. O. Czuję się lepiej. Zabawka zmieniała swoją formę, dostosowywała się do żywotnych potrzeb społeczeństwa i dzięki temu od ponad 100 lat wciąż przyciąga pozytywnym usposobieniem. Misie są fajne, mają fajną strukturę. Pani tu zachwalała, że jest bardzo miękki materiał i... No bo pluszaki są miłe. No, także rozważałem między tym a odciskiem Bobasa. To też z misiem, też jest misia, ale już nie pluszowy. Aha, bo to jest dzień pluszowego misia? Dokładnie. A. I popularności misia nie zagrozi żadna inwazja zabawkowych potworów, robotów i innych dzikich stworzeń. Teraz, kiedy jest dużo innych, to zapomina się o tych najprostszych, więc myślę, że trzeba dzieciom o nich mówić. Podoba ci się miś? Podoba się. Na pewno się podoba. Milczenie oznacza zgodę. To jest zabawka chyba ponadczasowa.